Te pytania zadawałem sobie kilka lat temu, kiedy jeszcze nie znalazłem się tutaj. Dlaczego się na to zgodziłem? Uległem tej osobie tak, jak moja dziewczyna uległa jemu. Chłopakowi, z którym zrobiła to, czego nigdy nie zrobiła ze mną. Kobieta w cieniu wielkiej, starej brzozy. Ja siedzący na schodach i płaczący. Bezradny, a zarazem wściekły, żądny zemsty. Kiedy podniosłem głowę, ona stała tuż przede mną. Kobieta z dreadami. Blada, o przerażającym uśmiechu, ale niesamowicie śliczna. Chwila ciszy i nagle pytanie. Zamierzasz to tak zostawić? Przecież wiem, że nie chcesz. Nie możesz nic mu zrobić, prawda? Boisz się go. Jest od ciebie silniejszy. Skąd o tym wiesz? Nigdy wcześniej cię tutaj nie widziałem. Ja wiem wszystko, mój drogi. I mogę ci pomóc. Dobrze wiem, że gdybyś mógł, to zrobiłbyś mu krzywdę. Nagle przez myśl przeszła mi straszna scena. Co ja mogę zrobić? Niski i chudy. Ważący zaledwie 50 kilo chłopak. Z moją pomocą możesz wiele, uwierz mi. I wtedy zobaczyłem maskę. Drewnianą, oklepaną w niektórych miejscach srebrnymi blaszkami, z lekko rdzawymi zatrzaskami w dolnej części. Jest jeden warunek. W zamian oddasz mi wszystko, co masz. Rodzinę, znajomych i całą resztę, którą kochasz. Zostanie ci tylko świadomość. I nic więcej. Ta maska da mi siłę? Odwagę? Zgadzasz się na mój warunek? Gdy się zgodziłem, nigdy więcej już jej nie widziałem. Wsadziłem maskę na głowę i puściłem. Zatrzaski się zamknęły i wtedy poczułem lekkie przyduszenie. Wiedziałem, że już jej nie zdejmę, ale wtedy myślałem o czymś innym. O brutalnej zemście. Kiedy stałem pod jego domem, czułem się jeszcze bardziej zdesperowany. Wyłamałem zamki w drzwiach jednym kopnięciem. Nagle maska skurczyła się. Jeszcze bardziej przyległa do mojej twarzy. Jeszcze bardziej mnie dusząc. Słyszałem cichy, lecz przerażający pisk mojej dziewczyny. Byli razem, sami w tym wielkim domu. Ruszyłem po schodach na górę i wtedy zobaczyłem go z nożem w ręku. Czułem jego strach. Bał się przeraźliwie. Kiedy się zbliżyłem, wykonał silne pchnięcie, którym spudłował. Zmiażdżyłem mu dłoń swoją własną. Zaklął głośno, krzycząc z bólu. Poczułem uderzenie w plecy. Wtedy to wydawało mi się zwykłym klepnięciem. Nie wiem, czy to przez nadmiar adrenaliny, którą czułem, czy może przez maskę. Byłem tak wściekły, że nie miałem zamiaru jej wybaczyć. Czułem się jak dzikie zwierzę wypuszczone z klatki, by zapolować na posiłek. Uderzyłem ją, łamiąc czaszkę. Jej krew obryzgała zarówno mnie, jak i chłopaka, którego trzymałem pod ręką. Ścisnąłem go za szyję, gniotąc jego tchawicę. Po raz kolejny olbrzymia ilość krwi popłynęła z jego buzi, zalewając moją dłoń. Wtedy już oboje byli martwi. Maska skurczyła się tak bardzo, że poczułem niesamowity ból. Wiedziałem, że to mój koniec. I wtedy znalazłem się właśnie tutaj, w pustce. Po tylu latach spędzonych w tym miejscu dalej nie mogę tego opisać. Wiecznie tylko unoszę się w miejscu, patrząc prosto przed siebie, w nicość. Dopiero teraz mogę powiedzieć, że jestem naprawdę bezradny. Może kiedyś ktoś usłyszy moje myśli i zrozumie, żeby nigdy nie poddać się zemście.